Witajcie kochani, mam na imię Mateusz. Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić tym, jak u mnie wyglądała relacja z Bogiem, jak u mnie wyglądał początek tej relacji. Otóż jestem z rodziny samoprawych, uczciwych, porządnych, w nic nie wierzących Polaków starej daty. I od początku, odkąd pamiętam, zmagałem się z zasługiwaniem. W moim domu wszystko było. Jak na lata 90., w których się wychowywałem, miałem, jeśli chodzi o warunki materialne, wszystko, co trzeba było mieć, co powinno mieć dziecko, a nawet więcej. Także jestem za to wdzięczny Bogu. Już wtedy to zaopatrzenie odkrywałem. Pamiętam, że któregoś razu, dawno, dawno temu, mama zaprowadziła mnie do kościoła katolickiego i od tamtej pory to Bóg, ten, którego nie znałem ze względu na to, że nie miałem zupełnie fundamentów, nie wiedziałem zupełnie, czym jest łaska, zupełnie nie wiedziałem, czym jest miłość, ale ten Bóg, którego odkrywałem w katolicyzmie, był dla mnie cały czas odpowiedzią na stres. Odpowiedzią na stres, na ten ogrom stresu, którego doświadczałem w szkole. Bałem się o wszystko. Jak niektórzy się troszczyli i martwili, tak ja nieraz miałem przerwę, że się nie martwiłem. Czasami. Tam jeździłem na rowerze, chciałem być piłkarzem, brałem piłkę. Wtedy się nie martwiłem, ale tak przeważnie zawsze się martwiłem, bo te oceny były zawsze niższe niż moi rodzice chcieli, niż ja chciałem. Także zupełnie nie wiedziałem, jak z tego wyjść. Problemy zaczęły się w okresie dojrzewania. No tutaj nie miałem żadnych takich spektakularnych nałogów, w sensie narkotyków, papierosów, może tam trochę alkoholu, ale przez sam stres diabeł mnie tak załatwił, przez same próby bycia lepszym, chociaż nie miałem na to zupełnie siły cieleśnie. Może wpadłem po prostu w to, co wszyscy chłopacy w moim wieku wpadali, czyli w pornografię. Wpadłem jak śliwka w kompot na długi czas i nie wiedziałem zupełnie, jak z tego wyjść. Miałem wspaniały czas w kościele, kiedy słuchałem słowa. No ale co z tego, jak słuchałem słowa i czułem się lepiej, wiedziałem, że każdy psalm, z każdym psalmem się utożsamiam. Było to jak balsam na moje serce, ale zaraz przychodził moment, że musiałem dzwonić jakimiś głupimi dzwonkami na liturgii i w ogóle nie wiedziałem kiedy. Myliłem się, były próby, przychodziłem do kościoła i zamiast rozmawiać, zamiast usiąść i rozmawiać ze sobą, to ćwiczyliśmy jakoś w środku tygodnia, kiedy normalnie ludzie siedzą w domach i piją herbatę, jak dzwonić jakimiś głupimi dzwonkami. I robiliśmy trzecią próbę przed Wielkanocą i to po prostu ani tych relacji nie było, ani żadnej jakiejkolwiek bliskości. No i w sumie cały czas gdzieś ten Bóg wydawał się sprawdzający. Ja wiedziałem, co to jest łaska, wiedziałem, że tak, Jezus umarł za mnie na krzyżu, za nas, a w ogóle jak się ktoś mnie zapytał, no i co z tego, to nie wiem. Bym stał jak słup i bym nic nie odpowiedział zupełnie. Tak, przyszedł taki czas, że trafiłem na odnowę w Duchu Świętym i tam zauważyłem, że jest więcej ludzi takich jak ja, że nie jestem taki porąbany, że to nie tylko ja mam problem z tym kościołem, z tym liturgią, tylko są też inni, którzy się modlą poza liturgią, którzy tak jak ja gdzieś wychodzą, jeżdżą gdzieś rowerem, motorem, pieszo, kilkadziesiąt kilometrów, żeby się oderwać od tego syfu całego, od stresu, od religii. I ucieszyłem się, że są tacy ludzie. Już myślałem, że będę miał rodzinę, już myślałem, zawsze marzyłem o rodzinie. Już jestem jedynakiem, dlatego też w większości byłem sam. Nie przez jakąkolwiek patologię, której nie było, ale przez to, że zwyczajnie przyjaciół miałem, ale tyle wiedzieli, co ja, no, czyli nic na tamten czas. I modląc się na językach, te spotkania były czymś więcej niż mszą, ale i tak te kilka sylab brzmiało przez tam kilka godzin. Dopiero na konferencji, na której pojechałem gdzieś tam do Poznania, publicznie oddałem życie Bogu, ale wiedziałem, że cały czas Mu oddawałem, tak prosząc Go o siły, żebym sprostał. Zawsze modliłem się przed wywiadówką w tym klasztorze w kolei i starałem się czerpać z tego siły i wychodziłem innym człowiekiem zupełnie. Także moje narodzenie na nowo było już w dzieciństwie. Jestem, że dopiero w konferencji, na konferencji katolickiej oddałem życie Bogu. To było gdzieś w podstawówce. W liceum zainteresowałem się nie wiadomo dlaczego protestantyzmem. Też już miałem tak dosyć po prostu tego kościoła katolickiego, który mi każe wszystko to, czego nie umiem, że
że stwierdziłem, że kurczę, trzeba by chyba zmienić ten kościół, bo po co mi taka tradycja, która w ogóle też widziałem, w czym żyją moi rodzice i no, starają się, mają dobre serce, ale to wszystko takie męczące, że nie wiem, ta choinka, te jajka w ogóle później tak wszyscy siedzą przed telewizorem i nic z tego nie ma. Także zobaczyłem, jakie są w kole kościoły, z koła pochodzę, kościoły protestanckie. No i zorientowałem się, że jest ewangelicka augsburski, a nie widziałem, kiedy tam się odprawia, widziałem, że tam jakaś brama zamknięta i a że miałem wtedy lęk wysokości, że nie chciałem skakać przez tą bramę. Chciałem zadzwonić do kościoła wolnych chrześcijan, nie było numeru. I w końcu, nie wiem, chyba też te przeglądarki w zeszłym roku, dawno temu były takie, że się nic nie dało znaleźć, może dlatego. Znalazłem zatem numer kościoła Bożego Chrystusa. Myślałem, że zapomniałem już tej pory, ale pamiętam. No nie odebrali, ale poszedłem tam w niedzielę, bo chciałem kurczę mieć kościół, bo wiedziałem, że ja sam z Bogiem, no to diabłem nie zerzę z butami po prostu i nigdy nie wyjdę z tej pornografii. Nie, nigdy nie będę w stanie założyć jakichkolwiek relacji, nawet z kolegami, z przyjaciółmi, bo wszędzie zazdrość była, wszędzie jakieś, albo ja zazdrościłem, bo ktoś zazdrościł mi, albo ja się poniżałem, albo kogoś poniżałem tak naprawdę, nawet nie wiedząc o tym często. I byłem tam, trafiłem tam w liceum, kiedy już powoli zaczynałem wiedzieć, do czego jestem stworzony, że powoli zaczynałem się interesować troszkę plastyką i stwierdziłem, że no pójdę do tego liceum, bo w sumie i tak w tym kole nie ma zbytnio co robić. A zawodówki pozamykane, ludzie po prostu gdzieś idę na informatykę, ja ledwo co miałem komputer włączyć, także pójdę do plastyka. Bóg to wykorzystał, bo jak pierwszy raz, odkąd pamiętam, zacząłem wierzyć w siebie wtedy. Coś mi zaczęło sprawiać przyjemność, nie taką cielesną jaką pornografię, ale coś, taką przyjemność, która cały czas jest i wiem, że to jest jakiś element tak naprawdę no, głęboki, zbyt głęboki, żeby to nie było z Boga. I odkąd wziąłem chrzest, to było w drugiej klasie liceum, zacząłem wchodzić w uwielbienie. W tym kościele, do którego miałem dostęp, zacząłem wchodzić w uwielbienie. No z tym, że kurczę, myślałem, że to będzie wyglądać inaczej, to stwierdziłem, bo nagle myślałem, że wyszedłem z religii, a tutaj, nie wiem, jakiś ruch społeczny, nie jestem społecznikiem w ogóle, nie wiem, bezdomnych karmić, kurczę. Sam się czułem bezdomny trochę w ogóle z tym wszystkim. No dobra, będę karmił, mam jakieś parę konserw, pomogłem rozdrobić, bo gdzieś tam zawsze chciałem mieć pragnienia służby i to pragnienie służby było przeze mnie wykorzystywane podczas katolicyzmu, kiedy byłem ministrantem. No i lubiłem tam różne głupoty, ale także czytałem słowa jako lektor. No i sam się tym karmiłem, także wiem, że gdzieś to służenie Bogu, nawet wtedy, kiedy byłem pogięty i kiedy zupełnie nie wiedziałem w ogóle, czym ten Bóg jest, że on nie jest takim mechanizmem wyjścia z opresji przed wywiadówką, tylko osobą. Wiedziałem, że takiemu Bogu chcę służyć. Poprosiłem kiedyś go, żeby mnie nauczył kochać, bo nie wiedziałem, co to w ogóle jest. Wiedziałem kiedyś, chyba przez telewizję usłyszałem o miłości. Jest coś takiego, miłość, która nie zasługuje. Mówię, ale to brzmiało jak w chińskim języku. No i możemy mówić ludziom, którzy są od dziecka mentalności zasługiwania, że nie muszą się starać, nie muszą zasługiwać, ale to nie jest wykonalne w ogóle przed spotkaniem z Bogiem, przed wzięciem tej miłości, przed tym namaszczeniem, przed zamknięciem się z namaszczeniem, to nie jest w ogóle wykonalne. To jest mój organizm nie umiał żyć poza zasługiwaniem. Nawet w stosunku do siebie. Najtrudniej mi było wybaczyć sobie rzeczy, które sam zrobiłem, w stosunku do siebie jest złe. I to było największe wyzwanie. Ale tak po tym chrzcie w Kościele Bożym w Chrystusie stwierdziłem, że muszę się wyrwać z koła, bo to uschnę. Diabeł mnie pożre. Ja się nie obronię. Pieśnią o uwielbieniu ja na ustach znowu będę się staczał i po prostu nikomu nie pomogę. Stwierdziłem, dobra, no, uciekam stąd. Ewakuowałem się z koła i wiem, że to Bóg też miał w tym udział, bo też zjawił się kolega w moim życiu, który mnie zmotywował i razem z nim wyjechałem do Gdańska. Wyjechaliśmy do Gdańska na studia. Także no, dostałem się na to malarstwo w sumie
No i wtedy się zaczęło, poczułem, że żyję. Po prostu musiałem się mentalnie, to było dawno temu, musiałem się mentalnie usamodzielnić. No i Gdańsk był pierwszym miastem, w którym poczułem, że żyję. Od razu chciałem mieć ten kościół. Myślałem, no dobra, po katolicyzmie, po kole, no to już będzie zero religii na pewno. Już trafię w taką rodzinę, że jak z tego serialu, gdzie tam pastor miał tam śliczną córkę, psa, domek za werandą i wszystko będzie fajnie. No i kurczę, trafiłem właśnie do KZ-u i byłem w grupie studenckiej, też tam chciałem służyć. Z tym, że no diabeł mnie odpuścił. Myślałem, że jak będę się rozwijał, no nie będzie opresji już. Myślałem, że wszystko będzie w porządku, że jakoś wyjdę na prostą, zaczną się pieniądze i w ogóle jak się uświęcam, no to chyba już będzie z górki. No niestety nie było, bo religia okazała się tak samo aktywna w protestantyzmie, jak w katolicyzmie. To było największe dziadostwo. Myślałem, że już to przeszedłem, ale nie. Znowu gdzieś tam byłem w kościele. No i ludzie byli tak naprawdę bardzo sympatyczni, mieli serce oddane, ale co z tego, że serce mieli, ale czułem, że to wszystko jest w ogóle, nie wiem, jakieś półprawda, albo czułem wręcz czasami, że ktoś jest po prostu jakiś głupi. I się sam za to oskarżałem, że tak myślę. Nie wiedziałem zupełnie, co z tym zrobić. No ale mówię, no dobrze, ale nie ucieknę z kościoła, bo widziałem ludzi, którzy uciekają z kościoła i ja nie wiedziałem, ja wiedziałem, że nie mam dokąd uciec, bo ja nie będę uwielbiał sam w domu. Uwielbiałem sam w domu, ale ja nie wygeneruję takiego uwielbienia samemu i nie mogę być sam. Tym bardziej, że chciałem mieć relacje. Nie, miałem relacje już w kościele i mówię, no nie ucieknę, no dobra, no to wszystko jest do kitu w ogóle. To pewne, to jest humanizm, już czułem ten humanizm. I to takie w ogóle demokratyczne mówienie, wkurzało mnie to, że jakby polityka wdziela się do kościoła w tym jednym kierunku zwłaszcza. I nie chciałem tego, ale byłem tam i modliłem się. Nie wiedziałem, co zrobić zupełnie, ale wiedziałem, że nie mogę uciec, bo jeśli ucieknę, miałem takie kilka dni, w których opuszczałem spotkania i czułem, że no, upadam po prostu. Nie wierzę. Chodzę na akademię i zamiast... I tak jak mając dobrą relację z Bogiem, żyjąc w tym kościele, jakby bym nie był, to wtedy wierzę i wtedy mogę się zamykać w pracowni i robić, malować przez wiarę, mogę rozwijać się, mogę czytać, mogę gdzieś tam mieć jakieś tam relacje poprawne. Ale tylko wtedy, kiedy wszystko jest w hierarchii, kiedy wszystko polega na życiu w kościele, to te gałęzie się wtedy rozchodzą, a to życie w kościele jest tym drzewem, tym fundamentem. No i pewnego razu zacząłem pościć, pierwszy raz w życiu. Miałem wolną stancję, także zacząłem pościć i trafiłem na fundament wiary Artura w internecie. I do tej pory myślałem, że Artur to jest pewnie jakiś tam koleś z więzienia, który prowadzi służbę więziennictwa i nic mi do tego, bo raczej nie trafię do więzienia. Już i tak mam wystarczająco przerąbane, że chyba już nie potrzebuję nic tam skrobać w prawie. Także raczej się nie poznamy. Ale okazuje się, że kurczę, no okazał się człowiekiem, który wniósł jak nikt do mojego życia tymi fundamentami. Pierwszy raz poczułem, że ktoś mi tłumaczy, o co w ogóle chodzi z tym wszystkim. Bo już miałem tak dosyć i tej głupoty, tej powierzchowności i też swojej głupoty, też tego, swojej złości, bo już czasami miałem ochotę użyć przemocy w stosunku do niektórych chrześcijan. Poczułem, że kurczę, pierwszy raz tym się coś przyjaśnia, pierwszy raz wiem w ogóle, o co chodzi. Zaczynałem się dowiadywać i było tak, że ja dwa lata do piątego roku, przez dwa lata ja nie robię nic poza jedzeniem, słuchaniem słowa. Oczywiście, kiedy miałem jedzenie pod ręką, malowaniem, to już wiedziałem, że to jest pierwsza dziedzina, w której ja widzę życie, które Bóg mnie wprowadził przez wiarę. I nie robię nic poza tym. No może z przerwami na przyjazd do Warszawy, jeszcze wtedy na wolę. Później już tutaj. I tak mi było dobrze. Wiedziałem, że muszę wzrastać, że pierwszy raz coś mi się
gdzieś zaczyna układać. No z tym, że cały czas też wracało zasługiwanie jakby. Jak już coś mi się udawało zrobić, bo coś tam mi w życiu wychodziło, ale jak już mi się udawało, to znowu nie mogłem wyjść z potępienia, że nie mogłem wcześniej tego zrobić. Że nie umiałem wcześniej tego, ja bym w ten sposób załatwiał. Ale stwierdziłem, dobra, będę to robił, będę wzrastał. Usłyszałem, że żeby czekać na Boga, żeby nie być szybszym niż Bóg w pewnych kwestiach, a zawsze na przykład z dziewczynami byłem szybszy niż Bóg. I tak wszystko psułem jakby przez gdzieś tam schemat wyniesiony z koła, z domu. Zresztą nie tylko, bo obrazy też zepsułem przez pośpiech. Niektóre, może więcej niż niektóre, większość w sumie. Tak. I dowiedziałem się w wakacje, że jest, ale super, jest w ogóle w Gdańsku kościół, moc też w ogóle, to jest obóz Boży i będę mógł tam chodzić, i będę mógł mieć rodzinę. I w sumie przez jakiś czas tak było i wtedy dopiero poczułem, że jestem właśnie w miejscu. No, było wspaniale w ogóle. No, dwóch przyjaciół mi się wykoleiło, którzy byli przy mnie i to mnie bardzo bolało, bo razem budowaliśmy ten fundament, ale po prostu no, jeden poszedł przez dziewczynę, drugi poszedł przez cielesność. Nawet bez dziewczyny, co mnie zdziwiło, że ja bym go tak szybko zawinął. Ale było wszystko w porządku. Zdałem dyplom. Zacząłem mieć środki do życia. Po studiach już. I stwierdziłem, że no dobrze, no to ja teraz będę, chcę już z tego miejsca służyć. Wiedziałem, że pewne rzeczy będą się układać w przestrzeni czasu i też zwalczyłem w sobie pewną iluzję, że muszę być idealny, żeby już służyć. Że już muszę mieć tak poukładane wszystko, że muszę być pastorem, nie wiem, nie wiadomo kim, modlitwą, żeby jakkolwiek służyć. I stwierdziłem, że no dobrze, będę służył, ale marzyłem o mieszkaniu. I Bóg mi dał mieszkanie w Gdańsku. Mogłem wynająć sobie mieszkanie w centrum za głupie 1000 zł. W ogóle było to 40 metrów, ja w życiu nie mieszkałem na 40 metrach. I to jest pierwsze moje świadectwo, będzie podwójne świadectwo zaopatrzenia. Na początku na Gdańsk to było zbawienne dla mnie. Mogłem tam być, mogłem modlić się, mogłem sobie gotować, jeść. Niekoniecznie od razu sprzątać po tym gotowaniu. I przede wszystkim wiedziałem, że będę chciał tam to mieszkanie ofiarować, jakby też dla kościoła. No i kurczę, przychodzę nagle i okazuje się, że kościoła nie ma po prostu. Całe Pomorze, może jakieś tam jest, ale całe Pomorze nagle odpadło z obozu Bożego. I mówię, no to super, to fajnie, ja sobie właśnie mebluję to mieszkanie. I jeszcze dzwoniłem do rodziców, bo mieli mi przywieźć łóżko z koła. Już kilka stołów kupiłem, jakieś tam szafki na książki do pracy, pod obrazy, biurko. I mówię, no co teraz w ogóle? Rano dzwoniłem, że za 3 dni ma przejechać samochód. I co ja teraz zrobię w ogóle? Zadzwoniłem po tym spotkaniu, kiedy się dowiedziałem, że Pomorze już nie mam dostępu, do Pomorza już jako obóz nie mam. I korytarz został zamknięty. I stwierdziłem, że dobra, ja nie chcę na razie tego wszystkiego, nie przywoźcie mi, muszę pomyśleć. I schowałem się w tym mieszkaniu, do Artura jeszcze dzwoniłem, byłem taki rozklejany w ogóle, jakby mi ktoś po prostu wyjął wszystkie plany na jutro. Naprawdę. I stwierdziłem, że przyjeżdżając do Warszawy zawsze czułem, że chciałbym to mieszkać, bo tam w Gdańsku w sumie nie byłem gdańszczaninem, a też tam białym. Stwierdziłem, że to chyba nie jest taki plan na resztę życia. Stwierdziłem, czemu nie Warszawa? Jakieś pieniądze to się zarabia. A ja chciałbym mieć pieniądze, w przeciwieństwie do innych artystów. Do mojego środowiska nie chciałbym być naiwnym głupkiem, który tam chce naprawiać świat bez pieniędzy. Tym bardziej, że chciałem służyć, także wiedziałem, że muszę pracować. Popracowałem troszkę w magazynie w Gdańsku i zebrałem środki na przeprowadzkę tutaj, także przeprowadziłem się. Jestem tutaj od 2 miesięcy. No i wam powiem, że w końcu czuję się we właściwym miejscu. W końcu czuję, że nie będę musiał gdzieś zaraz
kurczę, wyjeżdża z pociągami, z tobołami, z obrazami, nie wiadomo czym, w ogóle jakim samochodem, żeby to wszystko pomieścić. Wiem, że to tylko tutaj, tylko od was mogę się uczyć i też no, ogromnie chciałbym wam, Artur i Agat, podziękować za wszystko, co wnosicie, bo ja nie wiem, co bym zrobił w ogóle, gdyby mi ktoś nie wytłumaczył. Chociaż nie konsultowaliśmy się indywidualnie, ale to wszystko już jakby co zostało powiedziane, ja nieraz nie miałem w ogóle pytań. Wiedziałem, że muszę tylko słuchać i wdrażać. Układałem po drodze, ale coraz szybciej się podnosiłem z tego wszystkiego. Coraz szybciej podnosiłem się z chaosu. No i z pożądliwości zaczęły znikać. Już od 3 lat jakby czuję się wolny zupełnie. Chociaż upadam czasami, ale to jest tylko jakby takie... Dobra, no przychodzisz diabłem, no i wychodzisz zaraz, nie? Przychodzisz z niczym, wychodzisz z niczym i tak jest. Coś się nie zmieni. Zakończę bardzo fajnym takim świadectwem. Wiem, że muszę to powiedzieć odnośnie tego, jak Bóg zaopatruje w chwilach kryzysowych. Wiedziałem, że muszę tutaj być, bo nie mogę przypłacić tego mieszkania prawdą. Było mi tam wygodnie, to było bardzo fajne, wygodne mieszkanie dla mnie. Wiedziałem, że nie mogę tam zostać, chociaż to było super miejsce. Ale wiedziałem, kurczę, jestem po studiach, nie mogę siedzieć sam, jak wiem, że tutaj jest kościół, jak wiem, że tutaj jest życie, że tutaj będę mógł się uczyć. To ja się tam nie rozwinę samemu. Ale nie wiedziałem, jak się utrzymam w Warszawie, że w Warszawie są mieszkania w ogóle nie wiadomo za co, za jakie kwoty. Ja nie jestem jakiś, ja nie mam jakiejś w rodzinie jakichś aż tak bogatych, nie wiem, marszanów, żeby wynajęli mi mieszkanie, nie wiem, czy wspomogli. Ale stwierdziłem, że kurczę, jestem opresjonowany, teraz chcę wyjechać, jestem po studiach, wszystko jakby co do tej pory miałem zrobić, zrobiłem. Jest jakiś tam mały sukces jest. I ten śmieć nie może mnie zatrzymać przez to, że będę się bał, że opuszczę mieszkanie. I przyjechałem na warsztaty wiary pewnego razu, wróciłem do Gdańska. Ja cały czas gdzieś miałem ten przymus, że muszę stamtąd wyjść. I kurczę, znalazłem na Sadybie mieszkanie za po prostu tyle samo, co więc. Okazuje się, że Bóg nie to, że zaopatruje, tylko już zaopatrzy po prostu wszystko, co stanie w przyszłości na drodze. Tylko kwestia nie dać się oszukać. No i być gotowym, żeby ten komfort cały czas skłaść. I tak. I wymarzyłem sobie mieszkanie i bałem się, że je stracę, a okazało się, że tutaj mam super warunki, żeby mieszkać, żyć, malować. Mam jeszcze kawałek ogródka, komórkę pod schodami, garaż w ogóle do dyspozycji za nie, za 1000 zł. To jest nienormalne jak na Warszawę, ale no to właśnie taki jest Bóg. Jeśli wszystko kładziemy, no to nie ma obawy, chociaż diabeł będzie krzyczał, ale nie ma obawy zupełnej, że gdzieś czegoś nie będzie. Nie możemy upaść. W pewnym momencie okazało się, że zrozumiałem, że nie możemy upaść tak jak diabeł upadł, że będziemy się bać, że gdzieś tam się nie zrealizujemy z Bogiem. Tak, i już ostatnie zdanie. Ja nigdy nie potrafiłem się cieszyć tym, że idę do nieba. No jakoś kurczę, zawsze byłem najarany na życie, a to życie mi nie wychodziło też. Nie wiedziałem, jak się za nie zabrać. I też mówię, ale po co mi nie robić, że ja będę tu nieszczęśliwy w ogóle, nie? Ale będąc w tych kościołach, nawet wtedy nie umiałem się cieszyć z tego, że idę do nieba. A będąc tutaj, ja wiem, że ja mam tutaj taki przedpokój do nieba, że ja od 2 miesięcy, no mając najbardziej praktyczny czas w swoim życiu, gdzie muszę wszystko ogarnąć, jeśli chodzi o finanse, materialne rzeczy, ale tym bardziej teraz się cieszę, że idę do nieba. Bo wiem, że nie ma tam religii i nie będzie tam... Super, przyjaciele. Mocne.